Słowa Ewangelii według świętego Mateusza. Faryzeusze przystąpili do Jezusa, chcąc Go wystawić na próbę i zadali Mu pytanie. Czy wolno oddalić swoją żonę z jakiegokolwiek powodu? On odpowiedział. Czy nie czytaliście, że Stwórca od początku stworzył ich jako mężczyznę i kobietę? I rzekł. Dlatego opuści człowiek ojca i matkę i złączy się ze swoją żoną i będą oboje jednym ciałem. A tak już nie są dwoje, lecz jedno ciało. Co więc Bóg złączył, niech człowiek nie rozdziela. Odparli mu, czemu więc Mojżesz polecił dać jej list rozwodowy i odprawić ją? Odpowiedział im, przez wzgląd na zatwardziałość serc waszych pozwolił wam Mojżesz oddalać wasze żony. Lecz od początku tak nie było. A powiadam wam, kto oddala swoją żonę, chyba w wypadku nierządu, a bierze inną, popełnia cudzołóstwo. I kto oddaloną bierze za żonę, popełnia cudzołóstwo. Rzekli mu uczniowie, jeśli tak się ma sprawa człowieka z żoną, to nie warto się żenić. Lecz on im odpowiedział, nie wszyscy to pojmują, lecz tylko ci, którym to jest dane, bo są niezdatni do małżeństwa, którzy z łona matki tak się urodzili i są niezdatni do małżeństwa, których ludzie takimi uczynili. A są i tacy bezżenni, którzy dla Królestwa Niebieskiego sami zostają bezżenni. Kto może pojąć, niech pojmuje. Coraz bardziej zatwardziałe robią się serca ludzi. Gwałtownie rośnie liczba rozwodów i powtórnych związków. Kryzys małżeństwa w ostatnich dekadach znacznie się pogłębił. Czy jest jakieś antidotum na ten kryzys? Lekarstwo znajdziemy jak zwykle w Ewangelii. Dobra nowina wyraźnie wskazuje nam drogę definiującą miłość jako drogę słodkiej i wielkodusznej ofiary z samego siebie. Do takiej miłości wezwany jest każdy. Duchowni i osoby konsekrowane, żyjące w bezżeństwie, osoby samotne z własnego wyboru i wreszcie małżonkowie. Żyjemy na tym świecie nie dla siebie, ale dla innych. Nie po to, żeby zaspokajać własne potrzeby, ale żeby wychodzić naprzeciw potrzebom innych. Gdybyśmy tylko zechcieli uczyć się miłości od Jezusa. O wiele mniej byłoby wówczas rozpadających się małżeństw, o wiele mniej byłoby nieszczęśliwych celibatariuszy. Dziś szczególnie zadajmy sobie pytanie o moje przeżywanie miłości, czy to w małżeństwie, czy w celibacie. Czy moja miłość wzrasta, czy staje się coraz bardziej bezinteresownym darem z siebie dla innych? Czy czerpię radość z bycia i miłowania innych ludzi? Czy mam serce zdolne do ofiary i wyrzeczeń? Nie zapominajmy też podziękować Bogu za Jego miłość względem nas i za ludzi, których nam dał, abyśmy ich kochali. Bądźmy wdzięczni Bogu za wszelkie dobro.